Hej, cześć, tu Mr. Knight, a to kolejny odcinek serii Star Wars Fallen Order, czyli Star Wars Upadły Zakon. Gramy. O, macie Cala Kestisa, właśnie, dokładnie. Skończyliśmy ostatnio sobie na tej planecie Dathomira. Pogadajmy z Sporo Ciri. się wydarzyło od Braki, I ale jest to przed tobą odcinek jeszcze daleka 12. droga. Wiedz, że wciąż czekają cię trudne wyzwania. Na Dam PlayStation sobie 5. prawo. Wiem, na co cię stać, więc nie będę zaprzeczać. Wiem, co trzeba zrobić. Już to robiłem. Kal, nawet najpotężniejsi Jedi... Nie jestem Trillą. Bez obaw. Ej, odcinek Wiem, że nie jesteś, 13, ale sorry, to działaj. jest... Nie proszę, byś mówiła cokolwiek. Wszystko w porządku. Serio. Po prostu uważaj, Kal. Tylko tyle. Mamy tutaj zaciętą rozmowę pomiędzy Ciri a Calem Kestisem i sądzę, że jest dobrze. W miarę. Ale czy ja wiem? Chodźmy. Tu? Nie. Dobra. Skoczymy i idziemy. Bo już nie pamiętam. A dobra, bo my jesteśmy tu na tej planecie specjalnie po to, żeby odwiedzić te całe sanktuarium. Czy to tam jest? Chwilka, bo testuję to, czy siebie słyszę na słuchawkach. Dobra, od razu lepiej. Ale jeszcze zobaczę jedną rzecz. Poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Jak będziecie chwilę jeszcze czekać. Dobra, już mi się wydaje. Wydaje mi się, że tak będzie najkurde lepiej. Pamiętacie, pokonaliśmy już tego, te stworzenie brzydkie czy coś. I te pająki znowu. Dobra, pomińmy je. Chyba, że się nie dadzą pominąć. Dobra, nieważne, idziemy stąd. Gonią nas. Nie mam wyboru. Ej, znowu u nas to coś. Schowaj ten miecz. Pamiętam, że już to otwieraliśmy. I teraz znowu. Ja Co tam jest? pierdykam. To jest Co tam jakaś masz? istna masakra. No dobra. Co dzisiaj? Dzisiaj jest środa. Ten dzień nagrywam odcinek i wiem, że późno się wstawił na jed. Ale tak wyszło, że Uncharted się nie przesłał tak jak miał. Prześpilić go! Dosyć. Idzie po ciebie śmierć! Kiepski za mnie Jedi. Twoja porażka jest pewna. Kolejny z tym! Muszę się przyłożyć! Dobra, dosyć. Prawie nie żyjesz! Wszyscy Jedi są tacy słabi! Tylko ja. Ale zdołałem cię pokonać. Dobra robota. Ledwo, ale zdołałem. No nie wyszła mi sztuczka, no co poradzić. Oj, jeszcze raz. Musimy doskoczyć aż tam. Udało się. Ale w akrobacjach jestem niezły, przyznajcie. W walce nie do końca. Znajomego. Dobrze, że odblokowaliśmy sobie ten skrót. Mamy trzy punkty umiejętności, których nie wykorzystaliśmy.
Wykonanie precyzyjnego uniku sprawia, że Karl spowalnia na chwilę przeciwników i odzyskuje niewielką ilość mocy. Karl odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stylów BD. To się nam przyda. Poprawiono działanie stymów. Przytrzymaj. Co to jest? Potężny rzut. Tak. Chcemy rzut. Ale to jest od 3 punktów umiejętności, które przed chwilą wydałem. Ja pierdykam. Dobra, chodźmy. Ej. Nie będę się oszczędzał. Dodatkowe zdrowie. Dosyć. Abyś zdechnął. Dziękuję. Bardzo kurde, dziękuję. Okej. Pamiętam, że teraz możemy przejść tutaj, dzięki temu. Tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, którego potrzebowałem. On jest naszym wrogiem. Oświecenie. Poczekaj chwilę. I zamknij mordę. Nie odpuszczać! Zginiesz z naszej Narka, panowie. Można się wspiąć, ale ze sprzętem. Nie mamy sprzętu. O nie. Zrzucił na nas coś. Oczywiście, że lecimy w dół planety. Byliśmy na samym szczycie, a teraz będziemy na samym dole. Naprawdę przeżyliśmy. Ja bym tego tak nie nazwał. Nawet nie wiem, co powiedział. Wiem tylko, że my musimy iść. Wrócić na górę jak najszybciej trzeba. Nie mamy na to czasu już. Brzydkie pająki, o! Są zamknięte. Nie otworzymy ich pewnie, co? Nie chcą się ruszyć. Czemu po prostu mieczem świetlnym nie przetniemy, Karl? Jeszcze mi się zbagował, ono nie wierzę. A jednak nie. Jest już dobrze. A skoro jest dobrze, to idziemy tędy, bo brze. Ważne, że jest, kurde, dobrze. Im lepiej, tym weselej i w ogóle. Ani kroku dalej. Zejdź mi z drogi. Nie.
mówił o tobie prawdę. Kto? Co? Jedi to złodzieje i podli kłamcy. Przynoszą tylko śmierć. Cofnij się. Zabiję cię, jeśli mnie znowu zaatakujesz. O, nie tknę cię. Oni cię tkną. Co to za jajca w ogóle? One dokonają zemsty. O nie. Zaczyna się. Jazda bez trzymanki. Dosyć. Powiedz mi, co to jest. Jak z tym walczyć przede wszystkim? Atakują grupami, nie daj się otoczyć. Brawo! Dokładnie tak. To samo miałem na myśli, Lukas. Ty się brawo. Więcej trupów. Idźmy stąd. Umiejętności, drzewko umiejętności. Jakie mamy zdolności, jeżeli chodzi o miecz? Takie coś, czyli nic ciekawego nie potrafimy. Takie standardowe zagrania Jedi. Aha. Świetnie. Dosyć, panie, moje drogie. Dosyć zabawy, że tak wam powiem. Zapłacisz za ich śmierć. One już nie żyły. Nie zabiłem ich, wiesz o tym? Ciężko było. Jak ta siostra nocy za nami podąża? Magia. Mówiła, że władają mocą, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Oczy i uszy otwarte. Chwila, czy ty masz uszy? Zaczynam się nad tym zastanawiać. Wiesz, co to za latające stworzenie? Obyśmy nie wiem. I wolę się nie spotkać z tym czymś. Ło! Gdzie my jedziemy? I patrzcie, co znalazłem. Skrót. Co tam jest? I właśnie, co to było? Potęga i kontrola. Idziemy na górę. Czas stąd wyjść. Aby odzyskać drogę prowadzącą. Myślisz, że zbliżamy się do wioski? Ten ból jest... Niczym? Atakować go!
się ze mną, Jedi! Mam cię! Trzęsie cię! No, mam dosyć. Wszyscy Jedi są tacy słabi! Coś mówiłeś? Mam dosyć tego, że nie mogę ich tak łatwo pokonać, jakbym chciał. Dosyć. Mógłbyś mi pomóc? Znowu czuję się dobrze. Żyjemy, ale ledwo, jak nie będzie za chwilę... czegoś do medytacji. No, jak nie będzie zaraz czegoś do medytacji, to zginiemy. A wtedy będę miał jajce. Pościg. Jakoś się udało. Pomogę wam. Jakoś wyszło. Co skanujesz? Aha, to skanujesz. Dobra, dobra. Słyszę. BD, pokaż. Dobrze, że te pająki możemy rozwalić zwykłą mocą, bo byłoby ciężko. Bez tej mocy. W końcu punkt medytacyjny. O nie. A, tędy. Nie zgadnę. Po co ja tak szybko zaskoczyłem z tego? W ogóle po co ja w ogóle zaskakiwałem? To jest pytanie. Nie. Znowu ty. Billy, tutaj. Pomóż, Billy. Ale gówno to jest. Ech, zeskanuj to jeszcze raz, proszę. Co to było? Pomniejszy nedek. Łatwo wbić ją z rytmu przez wielokrotne parowanie ataków. Skanuj. Legowisko nedeka.
Echo mocy. Tyle ofiar. Chcemy dać przykład. Tak działali bracia nocy. Co ci mogę na to poradzić, Kalu? Kestisie. Od tych zabraków pochodzi chyba Darth Maul. Ale to chyba, nie jestem pewny. Idźmy. Jakimś cudem ta wiedźma za nami podąża. Ta magia jej magiczna. Tu pewnie mieszkają bracia nocy. Tędy? Naprawdę nie ma innego wyboru? No tak, ja. Zaspamiony. Była pułapka. Ścieżka przy bramie? Tędy. I napisy. Cal Kestis nie żyje. No co do... No! A, dobra, już czaję. No, do jasnej. Widzicie, co tu się dzieje? Mistrz Rollingu, Cal Kestis. Nie możemy nikim walczyć, bo zginiemy. Ja pierdyle. Nie wierzę w to po prostu. To jest chore. Co tu się właśnie wydarzyło? Ja pierdzielę, dobra. Idziemy wszędzie od nowa, bo... Słuchajcie, to masakra. Boisz się naszej potęgi. Jajca nie boję. Jeszcze raz, ale tym razem już na pełnym gniewie. Bo teraz już tam naprawdę wkurzony, jeżeli ktoś pytał. Naprawdę się wkurzyłem. Wredny zabrak. Ała.
No ała. Doskocz. Znowu tutaj. Gdzie jeszcze jest jakiś potwór? A ty brzydki. Ty gnoju. Masz coś? Owoc brula. Dla ciekawskich. Idźmy do punktu do punktu medytacji idźmy. No, tym razem już jesteśmy bezpieczni. Jeszcze jedna z tych istot. Jak ja czegoś takiego nie lubię. Rzuć mi z tym Billy. Idealnie. Głupia ta istota. Co to było? Kiedyś była tu arena. Bracia Nocy szanują tylko silnych. A sami są słabi. Trochę to creepy. Nie schakuj. A to coś było dziwne. Chcesz zajrzeć do środka? Co tam masz, Billy? Bierzemy to. No, ciężko zdobyte, należy nam się. O-o. Zemsta za moje siostry. Ale mi słuchawki dają czadę w uszy. Faktycznie jest te 3D. Ej, oni się nawzajem atakują. To głupie zwierzę. Atakuje. Pomóż, Billy! No nie wierzę, że się wykończyłem z tym czymś nawzajem. Jeszcze mnie tą łapą dosięgnął, kurde, no nie. To jest masakra. Tym razem to pierdziele. Thank you.
Jeszcze mnie dosięgnął. No się wkurzyłem. Niech ten pająk mi pomaga. Rzuć mi z tym. Żałosne. Już mi lepiej. O. Oby miał na myśli Datomirę, gdy mówił o nasionach. Chodź, Bidi. Idziemy stąd. Datomira za... szklanym, jak to powiedzieć, za szklaną gablotką. W miarę git pomysł. No i proszę. Co tu mamy? Co to, Bidi? Potęga i kontrola. Ło. Zobaczcie, to się przesuwa. No, Kalu Kestisie. Ja tak randomowo sobie wcisnąłem to i z przyzwyczajenia spowolniłem. A tu się okazuje, że tak trzeba zrobić. Siostry nazywały przywódczynię matką. Używała potężnej magii. Matka sióstr nocy, wiemy kim ona jest. Wychodzimy z tej areny. No nie. Wygląda jak kłopoty. Zginiesz z naszej ręki. Bracia, pomóżcie mi! Musimy go powstrzymać! Twoja porażka jest pewna! Nie! Prześmilić go! Nie wygrasz, obcy! Nie atakuj mnie. Już mam dosyć. I co mi powiesz o tym? Słyszę, Bidi. Pokaż. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Bracia zabiją cię, jeśli zostaniesz. Z pewnością nie mogą się równać. O tym wędrowcze mamy historię. Dobra. Już chyba większość rzeczy, które nam na drodze stoją,
do wejścia na górę pokonaliśmy. Czas spadać z tej areny już naprawdę. Możesz tu znaleźć jedynie śmierć. No dobra. Dzięki za wsparcie. No nic. W tym momencie sobie skończymy odcinek. Póki co trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z serii Cal Kestisa. To był Star Wars Upadły Zakon. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.